Szanowni zebrani, witam wszystkich na dniu uroczystości otwarcia, oddania do eksploatacji, poświęcenia nowego budynku klubowego w Staszkówce, dedykowanego dla sportowców z LKS Sokół Staszkówka. Budynek świetlicy sportowo-rekreacyjnej w Staszkówce powstał dzięki decyzjom samorządu gminy Moszczenica, która odpowiedziała na słuszne potrzeby sportowców Staszkówki zorganizowanych w Ludowym Klubie Sportowym Sokół Staszkówka. Ostateczna decyzja zapadła w 2020 roku, kiedy to w projekcie budżetu gminy Moszczenica na 2021 rok przewidziano już pierwsze wydatki na ten cel. Do tej pory sportowcy w Staszkówce będą posiadać swój własny lokal z prośbą, żeby o niego dbali i go pilnowali po najdłuższe lata. Chcieliśmy bardzo podziękować gminie za ten budynek, księdzu proboszczowi za poświęcenie. Jest nam bardzo miło, że w Wielką Sobotę udało się każdemu znaleźć czas, żeby do nas przybyć. A jak widać, budynek jeszcze wymaga dofinansowania, ale myślę, że dogadamy się jeszcze i jeszcze będziemy u pana wójta nieraz. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Powiem tak, cieszy mnie to bardzo, że się udało to zrobić. Ja w nawiązaniu do słów prezesa powiem, że no, lokalna grupa działania sięgnęła po olbrzymie pieniądze. 3 razy więcej niż do tej pory żeśmy mieli. Projekty będą znacznie bogatsze finansowo. Stąd też zachęcam, jak mówimy o tym wsparciu jeszcze tego obiektu, aby próbować aplikować o te środki. Nie są to łatwe pieniądze, są to pieniądze unijne, ale jak już się ich pozyska, to naprawdę warto.